poszło. I jesteśmy na pierwszej konferencji przed galą Cloud MMA 2. Ze mną Piotr Bestia Piechowiak. Witam cię serdecznie, Piotrek. Witam, siemano. W jakim charakterze dzisiaj na tej konferencji? No, w takiej, że mam mieć walkę. Mhm. Ale powiedziałeś chwilę przed naszą rozmową, że nie będziesz dzisiaj uczestniczył w konferencji, czy dobrze zrozumiałem? Tak, bo walka odwołana została. Aha, czyli mamy jeszcze świeże info. No dokładnie. Mhm. Ale strzelam, że byłeś cały czas w sztosie treningowym, więc powiedz, kiedy dowiedziałeś się o tym, że walka została odwołana? To no około tam tydzień temu już były takie rozmowy i rzeczywiście no Bob Sapp ma problemy rodzinne, się nie dziwię, nie będę tu już tam nadmieniał, co tam się stało, ale rodzina jest najważniejsza moim zdaniem, no i to tyle, no tak, tak to wygląda. Mhm, to może zapytam się, cofnijmy się troszeczkę wcześniej, to co się działo przed Cloudem, bo pamiętam ciebie jeszcze z walki z Krzyśkiem Radzikowskim, Fame MMA 12. Powiedz, co się działo z Piotrem Bestią Piechowiakiem od tego czasu wygranej na Fame MMA 12? Wróciłem do kulturystyki, tak jak miałem zaplanowane, żeby jeszcze zakończyć swoją karierę w kulturystyce i po prostu wystartowałem w kilku zawodach jednego roku, drugiego roku, zakończyłem kulturystykę dożywotnio, można powiedzieć, bo mówię tutaj o starcie, tak, na scenie, bo wiadomo, trenować będę cały czas, a jeżeli chodzi tutaj o sporty walki, no to wracam już do sportu walki na stałe. Dużo osób właśnie z kulturystyki przechodzi do sportów walki, na przykład Mariusz Pudzianowski, tak, nie wiem, czy widziałeś jego może walkę na gali KSW Koloseum 2? Widziałem, tak, tak, tak. No. Co możesz o tym powiedzieć, bo druga przegrana z rzędu, dużo się mówiło o tym, z kim Mariusz Pudzianowski potencjalnie powinien zawalczyć, jaką ty masz opinię na ten temat, no bo jednak to był Artur Szpilka, to nie był pierwszy chłop lepszy wzięty z ulicy, tak? To był bardzo dobry bokser i dużo ludzi po prostu myli trochę takie sprawy, tak, bo ktoś, kto wytrzymuje tam 12 rund po 3 minuty, to nie jest byle kto, no po prostu. Artur miał dużo walk stoczonych na wysokim poziomie, no po prostu Mariusz się nadział na to, na co nie powinien się nadziać, po prostu. Ale jednak dla KSW, ja myślę, że walki Mariusza Pudzianowskiego są bardzo widowiskowe, tak? Walka z Mamedem w Gliwicach ubiegłego roku, no coś pięknego. No tak, okej, tylko że no tutaj każdy się spodziewał trochę innej sytuacji, innego przebiegu walki. No tak to wyglądało, tak? Że Mamed był dużo lżejszy, tak samo tutaj skreślali Artura Szpilkę, że Pudzia będzie mu wchodził w nogi, a po prostu gdzieś tam się nadział. No mówię, no MMA to jest MMA. A z kim byś zestawił Mariusza Pudzianowskiego w organizacji KSW albo w jakiejkolwiek innej organizacji? Powiem szczerze, nie zastanawiałem się nad tym. Wiem, że chyba Mariusz tam po operacji jakiejś jest tam, chyba z tego co wiem, tam parę miesięcy temu chyba miał jakąś operację kolana, ale powiem szczerze, nie myślałem na ten temat w ogóle. Nie chcę tutaj mówić z kim, bo nie myślałem, naprawdę. To może zapytam ciebie właśnie o zawody typu strongman, powiedz, bo dużo strongmanów, tak jak przed chwileczką powiedziałem, odchodzi do sportów walki. Jak na chwilę obecną kształtuje się sytuacja tej fajnej dyscypliny, moim zdaniem? Wiesz co, chodzi o to, że tak, no ktoś gdzieś kończy karierę i chce sobie spróbować pewnie pieniędzy zarobić, więc i ma do tego jakieś tam predyspozycje, jakieś tam sporty walki, gdzieś trenował i tak dalej, więc wydaje mi się, że jak najbardziej, tylko że żeby to nie były osoby, które gdzieś tam nie potrafią się bić, po prostu idą, żeby coś zarobić, a nie wiedzą, jaki to jest kawałek chleba. A w którym momencie, nie wiem, jak byłeś dzieckiem, może nastolatkiem, w którym momencie pojawiła się u ciebie ta zajawka, żeby jednak być najpierw strongmanem, a potem gdzieś wejść w te sporty walki? Znaczy ja kulturystą byłem, strongmanem też, także startowałem w kulturystyce, w strongmanach, potem wróciłem znowu do kulturystyki i dopiero po praktycznie kończącej się jakby karierze pomyślałem właśnie na temat takich freakowych walk, dlatego też, że te freakowe gale dopiero zaczęły istnieć od kilku lat. Wcześniej tego nie było. 2018 rok, pierwsza gala Fame'u chyba. Dokładnie, dokładnie, dlatego mówię, no to 5 lat, tak mamy, nie? No to jest 5 lat, a jeżeli mowa tutaj wcześniej, no to ja akurat startowałem wtedy jeszcze w kulturystyce. I jaki to jest wysiłek dla takiego kulturysty, dla takiego zawodnika? To trzeba się, trzeba po prostu swoje mięśnie przestawić na inną drogę, nie? Nie na pompowanie, tylko na bardziej luz i bardziej koordynację ruchową. I czy taki kulturysta, jak już się przestawi stuprocentowo na sporty walki, czy to muszą minąć lata, czy to może być zmiana o tak, na pstryknięcie? Powiem tak, po pierwsze, trzeba trenować,
tak jak jestem na przykład kulturystą, no to będę robił siłownię dalej, żeby fajną jakąś formę mieć, a jeżeli chodzi o sporty walki, no to trzeba się po prostu przestawić na 100% na to, nie? I dieta, rozumiem, też wchodzi w skład tego, tak? Żeby być kulturystą, sportowcem, sporty walki, trzeba mieć odpowiednią dietę. Powiedz, jaką ty dietę stosujesz, jakie techniki? Wiesz co, no ja mam ogólnie tak mniej więcej około 5-6 posiłków. 5-6 posiłków mam w ciągu dnia. Jest to zazwyczaj dwa razy jakieś mięso z ryżem czy z makaronem, do tego rano omlet z jajek i z płatków owsianych, z dwa razy shake jakiś w ciągu dnia. Także no, trzymam ogólnie dietę. Są fajterzy, którzy nie trzymają diety, bo nie potrzebują mieć fajnej formy, ale ja po prostu jako kulturysta chcę mieć zawsze fajną formę, że jak będę wchodził do klatki, to nie będę się wstydził, że wyglądałem kiedyś lepiej, a teraz gorzej, nie? Masz jakiegoś dietetyka, który ci liczy dzienne spożycie? Ja jestem swoim dietetykiem od wielu, wielu lat. I rozumiem, że ludziom jakimś też, tak? Osoby, które prowadzę do zawodów i którym pomagam. To może coś powiedzieć o tym, bo to bardzo ciekawa funkcja. No ogólnie jestem trenerem, pomagam. Ja startowałem w bardzo dużej ilości zawodów, nie wiem, czy w 50-100 zawodach startowałem. No i w tym momencie pomagam również chłopakom, żeby zajebiste lokaty zajmowali. Właśnie dwa dni temu, przedwczoraj dokładnie, mój podopieczny Arek Mazur zdobył złoto w Anglii. I Sławek Szafrański też w Czechach zdobył złoto. Także jako trener też się dobrze sprawdzam. Ale ty jesteś trenerem, rozumiem, tylko takich osób wysportowanych, czy każdy może do ciebie przyjść? Wysportowanych, ale też prowadzę osoby, które potrzebują albo zgubić wagę, albo dobudować trochę mięśni. I co jest najtrudniejsze w takim procesie? Bo ja wiem, że dla niektórych ludzi może dla ciebie nie, to jest duży wysiłek. Dobudowanie mięśni jest gorsze niż spalenie tkanki tłuszczowej. Czyli białko. W większej ilości na pewno tak. I co byś może poradził na koniec tego wywiadu właśnie takim ludziom, którzy wahają się, czy może pójść gdzieś w jakikolwiek sport? Nie mówię, że to muszą być sporty walki, ale po prostu, żeby pójść na siłownię, kupić sobie ten karnet, wyjść sprzed tego tableta, wyjść z tego domu i jednak coś zrobić, ruszyć się. Najważniejsza jest jakaś motywacja. Jeżeli ktoś widzi i siebie przed lustrem i jest mu wstyd, to czas najwyższy coś ze sobą zrobić. Pozdrowienia jakieś na koniec poprosimy. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie kciuki, widzimy się na kolejnej gali. Był ze mną Piotrek Piechowiak, do zobaczenia, cześć. Dzięki.